Tego przygotować najproszę. Leci, biegnie. Dodajmy mu jeszcze sił na mecie. To jest zwycięzca. To jest zwycięzca na dystansie 5 kilometrów z numerem, jeżeli dobrze widziałem. 32 nasz zawodnik. Wielkie brawa, wielkie brawa. Zmęczony, ale szczęśliwy. Numer 307. To jest Paweł Machowski. To jest drugie miejsce na dystansie 5 kilometrów. Też wielkie brawa. I Adam Kubicki, to jest miejsce trzecie, wielkie brawa dla niego. I już czwarty, kolejny zawodnik z minimalną zaledwie stratą. Brawo, brawo, szacun panowie, ale czekamy jeszcze cały czas na po pierwsze kolejnych uczestników rywalizacji. Właśnie na metę numer 5. I kolejni zawodnicy, ich też przywitajmy gorącymi brawami. To jest cały czas pierwsze dziesiątki. Jeżeli dobrze liczę, miejsce ósme, też zaszczytne. Bardzo blisko zwycięzcy. Różnice są niewielkie. I wielkie brawa dla kolejnych naszych uczestników. Panowie się jeszcze załapali do top 10. Jakiego wyniku się spodziewamy? Koło 18:30, tak? Za minutkę mniej więcej pewnie pierwsze panie do nas przybiegną. A tymczasem kolejni panowie, zmęczeni, ale szczęśliwi, z poczuciem dobrze wykonanej roboty wbiegają na metę. Wielkie brawa! O, dostaje sygnał prosto z trasy, że Ada Kalbarczyk biegła na prowadzenie wśród pań. A trzeba, zobaczymy oczywiście, czy dowiezie, bo to różne rzeczy mogą się dziać na finiszu. Na razie kolejni panowie, których witamy gorąco oczywiście brawami. Nagradzamy naprawdę dobrze wykonaną. I dobiega pierwsza pani, mamy zwycięzczynię, Ada Kalbarczyk, jeżeli dobrze widzimy, tak jest. Doskonały czas, 18:13 mniej więcej było, nie spojrzałem na metę w momencie, kiedy Ada mijała już zwycięzczynię, ale nie wiemy, jaki będzie skład podium, a tymczasem kolejnego pana na mecie witamy. I czekamy na panią numer 2 i panią numer 3. Brawa dla Ady, brawa dla kolejnych panów. Dali z siebie dzisiaj wszyscy wszystko. Dają z siebie wszystko, właściwie powinienem powiedzieć. Który finiszuje chyba w top 30, jeżeli dobrze liczę, jeżeli jestem na bieżąco z wynikami. No i mamy drugą panią, numer 255. Wielkie brawa, wicemistrzyni na dystansie 5 km. I mamy też ostatnie miejsce na podium, ale cały czas topowe miejsce, miejsce trzecie. Numer 398, więc mamy już komplet, jeżeli chodzi o podium. Rewelacyjne czasy, myślę, że parę życiówek tutaj na pewno padło i jeszcze padnie. A tutaj panowie, proszę, do końca. Każde miejsce jest ważne, tutaj nie ma odpuszczania. Finisz, kolejni panowie, kolejne panie wbiegają na metę, także gorąco ich witamy, gorąco nagradzamy ich za naprawdę świetnie wykonaną robotę na trasie. Za chwilę, drodzy państwo.
Zagotowałem, bo wiesz, na to biegną takim ludzi, trenerzy, jak jest.